Romanowski, lekarz, społecznik, filantrop, altruista. Konstanty urodził się 30 marca 1865 roku w Słupcy. Jego ojciec prowadził tam pocztę konną. Matka, Izabela, pochodziła z wrocławskiej inteligenckiej rodziny. Pasją młodego Konstantego była medycyna, dlatego studiował ją na Uniwersytecie Warszawskim. W 1893 ukończył Wydział Lekarski. Jeszcze w czasie studiów ożenił się z córką psychologa i pedagoga Bronisławą. Zaraz po studiach młody doktor zamieszkał w Zagórowie i temu miastu pozostał wierny aż do śmierci. Broniu, że zależy to tylko od nas. Wiem, Konstanty. Domyślam się, że masz wielkie plany. O tak. Mam wielkie plany. W tym mieście jest wiele do zrobienia. A co masz na myśli, mój Konstanty? Marzę o założeniu szpitala. W 1910 budową nowego szpitala zrealizował swoje największe marzenie. Proszę siadać. Wszystko już gotowe. Może przypomni nam pan, czym dysponuje nasza placówka? Mamy 20 łóżek. 10 z nich przeznaczymy na choroby wewnętrzne. 3 na chirurgię. Pozostałe na położnictwo. A personel? Jest nas 4. Jeśli chodzi o opiekę lekarską i pielęgniarską, to będzie ona bezpłatna. Nasi pacjenci zapłacą jedynie za leki, jedzenie, palenie w piecach i utrzymanie czystości. Drodzy Państwo, życzmy sobie powodzenia. Chodźmy poczynić ostatnie przygotowania. Bardzo dobrym chirurgiem, położnikiem, terapeutą i diagnostą. Działalność doktora Litmanowskiego nie ograniczała się tylko do praktyki zawodowej. W 1899 utworzył Ochotniczą Straż Pożarną, w 1901 uruchomił Zagórowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, w 1906 tworzy szkołę elementarną, w której uczą się dzieci po polsku, a w 1928 roku rozpoczął budowę gmachu strażnicy, który pomieścił bank, salę widowiskową i straż.
panowie, zaprosiłem was dziś do mojego domu, aby przedstawić wam mój nowy pomysł i uzyskać waszą aprobatę. Z góry się zgadzam. Nie wiem, o co chodzi, ale pomysły doktora Lidmanowskiego można cytować nawet w ciemno. To prawda. Wszak dzięki tobie, drogi Konstanty, mamy w mieście Ochotniczą Straż Pożarną i Zagórowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Tak, mój drogi przyjacielu. Ale instytucje, które wymieniłeś, nie mają dla siebie dobrego lokum. Proponuję więc budowę gmachu strażnicy. Dobry pomysł, ale idą za tym ogromne koszty. Czy nasze miasto im podoła? Pomogę! Jestem gotów ofiarować na ten cel z własnej kieszeni 25 tysięcy złotych! Panie doktorze, to ogromna suma! Taka hojność dla miasta? Czyż nie dość już dobrego dla Zagórowa pan uczynił? Rzeczywiście, jak na jedno życie była to praca ogromna, nieprzeciętna. Postać doktora Lidmanowskiego zapisała się złotymi literami w historii naszego miasta i jest ona żywa do dziś.